Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Bonjour, le tour, toujours. Attachez vos baguettes, c'est parti! Bonjour à tous, czyli znowu sprawdziłem beret założony. Taki ładny, z antenką. Francuski, gustowny. Do tego gazeta jest roztwarta. Na, na gazecie jest bagieta, Jeszcze nie świeża. No i patrzymy, co działo się w dniu wczorajszym, w dniu dzisiejszym i co dziać będzie się dnia jutrzejszego. Nie wiem czy mówi się dzień jutrzejszy, no chyba mówi się po prostu jutro, tak jak nie mówi się i dzień dzisiejszy. E, więc, jeżeli chodzi o wczoraj, e, wiadomo, wszyscy żyli tą piękną historią, e, że Cav powrócił od zera do bohatera, potem znowu do zera, i teraz znowu do bohatera. E, no, bo przecież już miał na Shell the Price, pamiętacie, e, jeszcze w e, teamach, e, w kolorze teamu Bachem Victorious, już e, płakał praktycznie, że to chyba jest ostatni moment, kiedy zakłada. Yy... Numer startowy i to może być koniec jego kariery. Dosyć smutny, no, ale powrócił 31. Zwycięstwo w turze. Także historia piękna. No, piękna prawie dla wszystkich, bo na pewno jeżeli chodzi o wczorajsze zawody, no, to nie może tutaj Brent Van Moor. Podzielić tego zdania, bo, no bo zabrakło mu paruset metrów, może 200 metrów, żeby wygrać ten etap, no a za to mamy, mamy piękną historię, jeżeli chodzi o Cavendisha. Dzisiaj etap jazdy indywidualnej na czas, no i chyba skłamałbym, gdybym powiedział, że były tu jakieś wielkie niespodzianki, jakieś nieoczekiwane wyniki. No po pierwsze z takich ciekawostek, no to warto powiedzieć, że a może, zanim przejdziemy do czasówki, no to e, ta pani, która stała z transparentem, który przewrócił pół peletonu, została odnaleziona przez policję francuską. E, teraz jest w areszcie i postawiam jej zarzut nieumyślnego spowodowania e, wypadku, czy też zagrożenia zdrowia bądź życia. E, zapowiada się na grzywnę w wysokości 1500 euro. Myślę, że jeszcze powinni ją e, zamknąć na no cały ten, tą długość tury aż się skończy, żeby nie wyszła tam gdzieś znowu z tekturą i Zakary jeszcze powinni jej, jej kazać oglądać podczas etapów Tour de France jakąś, nie wiem, wirtualną ligę Zwiftową czy coś takiego, żeby już więcej takich brzydkich rzeczy nie popełniła. Teraz, jeżeli chodzi o czasówkę, no to jak zawsze, smaczki sprzętowe, no to oczywiście zdjęcia obiegały wszystkie poddale, gdzie Mattie van der Poel miał dosmaczany ten kombinezon, no bo wiadomo, liderzy klasyfikacji muszą jechać w kombinezonach, które nie są ich, które nie są dla nich zaprojektowane, um, ale, um, ale, ale, nie zakładają takiego zwykłego rozmiaru tam M czy, nie patrzą na tatka, nie jatka i mówią ty tadek, ty masz XS, to dawaj, albo, Matie, da, to co, dać Cielkę, bo duży chłopczyk jesteś, no nie, nakładają nakładają te kombinezony właśnie bazowe i potem jest specjalna pani zatrudniona przez właśnie Tour de France, która tam do um, robi korekty, żeby ten kombinezon ładnie leżał, no bo wiadomo, po pierwsze bo, mo, może mieć to wpływ na wyniki etapu, jeżeli damy komuś e, workowaty kombinezon, po drugie, no nie wygląda to za dobrze dla sponsora koszulek, także te kombinezony może nie są to w pełni customowe ubrania, ale na pewno nie są to władki na śmieci. Także jak wyszło zresztą dzisiaj na, na etapie, od razu może zdradzę, że właśnie te kombinezony, które były szyte przez Tour de France, i dosmaczane jeszcze wczoraj na zawodnikach, zajęły pierwsze i piąte miejsce. Także nie mogły być aż takie złe. Także tak. Jeżeli chodzi o samą czasówkę, no to czasówka dosyć miejscami techniczna. Do tego jeszcze mieliśmy zmianę pogody, bo momentami padał deszcz na części trasy, momentami nie padał. Także najbardziej pechowo chyba, jeżeli chodzi o pogodę, to z tych takich zawodników, może, no, faworytów ciężko powiedzieć. Jak patrzymy po etapie, wyszło, że może tak blisko nie było, ale Stefan Bissinger, na którego stawialiśmy wczoraj, że będzie wysoko, złapał naprawdę złą pogodę. No, skończył dzisiaj 18, minutę 22 z tyłu. No, powiedzmy, że ta pogoda, jeżeli chodzi o zakręty, tam w jednym tak poleciał naprawdę boczarem takim, że już wszyscy widzieli go na ziemi, ale jakoś to utrzymał. Stracił minutę 22. No, gdyby do zwycięzcy, gdyby może nie jechał w tym deszczu, no, to straciłby minutę. Także tak czy siak nie był to dzień Stefana Bissingera. Warto było zauważyć, że mieli te ciekawe, takie dosmaczone kombinezony, w których jechali te szwy, było widać czarne, to były punkty, które dodają troszeczkę turbulencji, to były specjalnie testowane kombinezony, gdzie dodajemy turbulencji do przepływu, żeby to powietrze lepiej trzymało się zawodnika, także, także jeżeli chodzi o Bissingera, może nie pomogą mu tak bardzo, ale dzisiaj bardzo dobra czasówka, jeżeli chodzi o lider Teamu EF Education i no bo przecież Rigoberto Uran, ten zawodnik, który wygląda jak Mick Jagger. Dzisiaj 13, ale nie tak pechowe miejsce, no bo minuta i 8 sekund straty do zwycięzcy etapu. Także jeżeli chodzi o EF Education, można powiedzieć udany dzień, no bo na pewno, na pewno Uran będzie zadowolony z tego występu, bo bywało tak, że tracił bardzo dużo na tych czasówkach. A tutaj widać po tym ostatnim występie, jeśli nie mylę w Tour de Suisse, gdzie bardzo wygrał czasówkę chyba nawet, można powiedzieć, że ma, ma te swoje czasowe, czasowe buty, czasowe, czasowe nogi na miejscu. Także brawo dla Rigoberto Urana. Jeżeli chodzi o obronę żółtej koszulki, Mathieu van der Poel, udało mu się to. Dzisiaj piąty, 31 sekund straty, średnia powyżej 50 godzin. Pierwsza tak długa czasówka jaką jechał Mathieu van der Poel w zawodach takiej rangi, czy w ogóle też. No pewnie kiedyś taką czasówkę może i pojechał, ale nie na Tour de France. Także tutaj była też ciekawa historia zbierania sprzętu, no bo Mathieu van der Poel już Tutaj normalnie nie jeździ na, na rowerze czasowym, nie ma czasówki w domu, nie trenuje na niej za często, ale jak już przyszło do szukania sekund, które zresztą dzisiaj mu się przydały, no to jechał i w kasku Lazera, który nie jest przecież ym, normalnie sponsorem z Abus, ale ile się nie mylę, także powiem tutaj, jechał w kasku takim samym jak Jumbowizma, miał koła, to też jest ciekawa historia, dowieziony 900 km z Andory, bo y, chcieli te koła, na których jeździ INEOS, Carbon, ym, Princeton Carbon Works, yy, tylko oczywiście jeszcze yy, INEOS jeździ to w wersji na szczękowe hamulce, poza tym pewnie nie daliby Alpesin Phoenixowi tych kół. Także gdzieś znaleźli Camerona Wurfa, czyli zawodnika, i cyratonistę i zawodnika, który jeździł w, w timie INEOS. Zresztą też niby teraz, teraz też, no, jeszcze jest w tym, w tym roku w timie INEOS, także nie wiem jak tam od niego to odkupili, czy może ma jakieś kontakty z jakimiś dyrektorami sportowymi z Team Alpha Phoenix, no bo pożyczył czy też sprzedał swoje koła kameron Wood, które były też pod dyski. E, także taka ciekawostka. E, no i Matthieu van der Poel mógł jechać właśnie na tych kołach właśnie niesponsorskich. E, także w kombinezonie nie mógł już, nie miał wyboru, musiał jechać w kombinezonie organizatora, no i e, tak jak mówię, bardzo dobry bardzo dobry wynik, e, piąte, miejsc, e, piąte miejsce, piąte miejsce dzisiaj, o sekundę za Woutem Van Aertem. Tych zawodników nie można nigdzie rozdzielić. Na Mistrzostwach Świata Przełajowych zawsze obok siebie tutaj historia, gdzie co do setnej sekundy Wout Van Aert i Mattie van der Poel mieli ten sam czas na pierwszym, na pierwszym time checku. Mieli chyba 6, 6 sekund 52 setne straty do Tadeja Pogaczara. Także nie, mogło, nie można ich było rozdzielić nawet o setną sekundę. Jeżeli chodzi o Um, jak zawsze. Czasówka, dwa wyścigi. Chociaż tutaj można powiedzieć 1,5. No bo mówiliśmy, że Stefan Kung będzie mocny, był mocny, a niestety niewystarczająco mocny na wygranie etapu. Drugie miejsce, 19 sekund straty do Tatka, niejadka. No bo Tadek Poga, Tadej Pogaczar no zbił z wszystkich strasznie. Wygrał 19 sekund z Kungiem. Bardzo dobry występ Jonasa Winegora z teamu Jumbowizma, który był 3, 4, 3 sekundy przed Waltem Van Artem i 4 sekundy przed Matthieu van der Poorm. czyli widać, że team Jumbowizma. Wi widzą, że, 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 że Primo Szeoglic jest mocno potłuczony, także ten Jonas Wienerol jest ich em, zawodnikiem takim na, em, w razie co, mają teraz dwóch liderów, no bo tylko 5 sekund różnicy w generalce. Primo Szeoglic traci minutę 48 do Matie van der Poorma a i on gol tylko minutę 43, także praktycznie na ten moment najwyżej oprócz Valtavanetta, on będzie miał problemy w górach, tak, no bo on jest 30 sekund za mm, Matthieu Van der Poen w generalce na trzecim miejscu, na jego możemy stąd wyjąć, także można powiedzieć, że Jumbo Wizma jedzie na Roglicza i na Winegola, na ten moment czy mają dwóch liderów. Ehm, z no, jednego lidera ma Team UAE i Emirates, no ale to Tadej Pogacza można powiedzieć, że jeżeli będzie jeździł w górach tak jak jeździ, no to możemy już powoli nastawiać się na, myśleć o WLCHE czy o Igrzyskach Olimpijskich, bo tutaj wygląda na to, że powoli, powoli, e, będziemy musieli pogodzić się z tym, że Tadek obroni. Tytuł sprzed roku, czy to jest sprzed paru miesięcy. Na pewno nie było niespodzianek, jeżeli chodzi o tych, tych dobrych czasowców. No, Kasper, Asgen, 6, 37 sekund straty. Mała niespodzianka, jeżeli chodzi o Primo Roglicza, no bo przecież widzieliście go on cały poobklejany w tych bandażach, jak wygląda jak mumia. 44 sekundy straty do Tadeja Pogaczara, miejsce siódme, także z tych liderów. Oprócz Jonasa Winegola, który teraz staje się takim powiedzmy pseudoliderem, no to Roglicz drugi za Tadejem Pogaczarem 44 sekundy, a gdyby nie był taki potłuczony, biedny, poździerany, to kto wie, pewnie też zakręciłby się tam dookoła podium. Także Primoz Roglicz bardzo dobrze, biorąc pod uwagę jaki, jakiego miał pecha na ten moment liczy pod no niestety, on już traci trochę z tych wcześniejszych kraks. Dzisiaj dziewiąty, 55 sekund straty, tak samo jak Matia Cataneo, też bardzo dobry występ zawodnika z Dekanii Quickstep. Po cichu, po cichu, Aleksij Lucenko, dziesiąte miejsce, tylko minuta straty. Mikel Bierg, no to ten czasowiec, który tam dosyć długo siedział na, na hot seat, tak, jako lider, stracił równą minutę do Tadeja Pogaczara. Nie, Julien, 11, na Filip, minuta 11, Nala, on tam chciał może, nie wiem, może myślał po tym ostatnio, jak wygrał czasówkę parę lat temu, na tu defense może myślał, że tym razem też się uda, ale nie, nie tym razem. Grain, Thomas, minuta 18, straty, także ten bark do końca, nie pozwolił mu pojechać szybko, no, nie może tracić minuty 18 na czasówce. Thomas do Pogaczale, no, bo będzie też pewnie tracił w górach, także to, ten atak Ineosu, tych czterech liderów, na razie, zaczyna to wyglądać jak żaden lider, no bo Carapace stracił dzisiaj minutę 44, także, nadal jest najlepiej sklasyfikowanym zawodnikiem, jeżeli chodzi o Team INEOS, no ale dzisiaj stracił minutę 44, a w klasyfikacji generalnej też, też traci minutę 44 do Maty van de Pola. Czyli parę sekund mniej, chyba 8 sekund mniej do Tadeja Pogaczara. Green Thomas, minuta 54, no i ten Richie Pot, już prawie 4 minuty. Reszta, reszta już teraz jedzie. Teamu Ineos jako świadkowie oszczędzają nogi na te góry, bo Dylan Van Barle prawie 15 minut, Michał Kwiatkowski ponad 15 minut i tak 18. Hasco Wiecho, 18 Geigenhardt, 23, Luke Rowe. Także, no jeżeli Karapas jeszcze drugą czasówkę taką pojedzie, 30 km maturową dostanie kolejne dwie minuty od Tatka, no to na ten moment musi znaleźć cztery minuty w górach. Good luck with that. Mógłbym tutaj powiedzieć. Nie widzę, żeby to miało, żeby to się stało. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zawodników pechowych, no to Brandon McNulty z teamu Tadeja Pogaczara, nie wiem, do czego kazali mu tam jechać mocno, przewrócił się, poździelał obydwa kolana. Czas gdzieś tam... No, już po prostu potem jechał na dojechanie ostatnie. 6, 6, minut 55 sekund straty. Średnio 9 km niższa niż Tadej Pogaczar. Michał Kwiatkowski, tak jak wspominałem, no dzisiaj on, on jechał, oszczędzał nogę też. Tam 10 czyli 9 od końca, 5 minut 41 sekund straty. Do tego, Szybko jeszcze rzućmy okiem, gdzie uplasował się, gdzie uplasował się Chris Fium, żebyście wiedzieli, co i jak. 4 minuty 20 sekund straty. 121 miejsce. No i tak patrząc, patrząc na te wyniki, na pewno bardzo słabo, duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o generalkę, no to zawodnik, czy lider, Teraz to już nie wiadomo do końca, e, czy lider e, Bory Hasgro, czyli Wilko Kelderman, no bo on dzisiaj minutę 49 stracił, miejsce 27 co oznacza, że w generalce traci minutę 56, dosyć poważne straty, zjazd o 8 lokat z 5 na 13 miejsce. O Emanuelu Buch, o Emanuel Buchmann już zapomnijmy, 4,5 minuty straty na ten moment, dzisiaj 2,5 minuty w samej czasówce. Także Bora, no nic, będzie się trzeba pewnie nastawiać na tego ide Schellinga, żeby ukręcił coś w koszulce w grochy, no i Sagan, może jakiś etap, czy może jakimś cudem ta zielona koszulka. Także no widać też, widać też jak oglądamy tą, tą czasówkę, że jest to taki dosyć hmm, dziwny etap. Na początku, jak mamy prolog, czy jakąś taką trochę przydługawą, cza przykrótkawą czasówkę, każdy tam chce się, większość ludzi chce się pokazać, bo jest ty dużo tych faworytów, którzy będą jechać mocno, dużo tych, którzy liczą, że mogą wygrać etap. Teraz już po tych upadkach niektórzy już wiedzą, że byli faworytami, a już nie są, także oszczędzają nogi. No i tak naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że ścigało się pewnie... Hmm, 20 zawodników, może 25, a reszta jechała tak troszeczkę na świadka. No ale to już taka decyzja, no taka decyzja organizatorów Tour de France. Także rzućmy okiem na klasyfikację generalną. Tam nadal Matię van der Poel prowadzi. 8 sekund przed Tadejem Pogaczarem, no i tak naprawdę ten Tadej Pogaczar będzie punktem odniesienia, bo on 8 sekund straty do Van der Wanderpola, e, najbliżej jego, jego z tych takich prawdziwych faworytów na wygranym cał, w całym wyścigu e, Alexi Lucenko. Minuta 21 do Wanderpola. E, Rigoberto Uran na podobnym e, występie na miejscu 7, minuta 29. Jonas Vinaigolo, o którym wspomnieliśmy, minuta 43 i Richard Carapaz, minuta 44, no, ale Richard Carapaz tu największym problemem jest, że Lucenko czy winego, czy, czy uran mogą gdzieś utrzymać, czy zminimalizować straty na, na tej drugiej czasówce do pogaczara. Karapas. no możemy już tutaj z urzędu doliczyć dwie minuty, bo pewnie tyle straci do pogaczara na drugiej czasówce. Także niby jest dobrze, a wcale tak nie jest. Primo Shoglicz. Minuta 48, zamyka tą topową dziesiątkę. Wywindował się trochę dzisiaj em, po, tej do, po tej dobrej, po tym dobrym występie wjeździe na czas. Parę sekund za nim, bo 6 sekund zanim na 12 miejscu gieryń Thomas, no ale on nie widzę, żeby, jeżeli w czasówkach nie zyskuje czasu, to nie widzę, żeby w górach mógł ten czas gdzieś odzyskać. Bałko Malema po cichu, po cichu, 2 minuty 8 sekund straty, czyli 2 minuty do Tadeja Pogaczara. No i obok niego też Jakob Fuglsang, 2 minuty 8 sekund straty do Pogaczara. Quintana, który tu przyjechał, jak sam powiedział, po etapy zanotował dosyć duży spadek, dzisiaj on czasowcem nigdy nie był i też już pewnie nie będzie. No i no i dopiero gdzieś tam liczy po 4 minuty straty 25 miejsce, no i potem jak będziemy zjeżdżać dalej, no to tylko te, te rozczarowania, no Miguel Angel Lopez, on pewnie nie przyjechał tu jako lider, no bo liderem jest Enric Mas, który jest na miejscu 14 i traci minutę 50 do Pogaczara, ale Miguel, Angel Miguel Lopez oczywiście nie jest czasowcem też wspaniałym, także 5 minut 20 już straty, no i potem już powoli te, 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 straty już są tak duże, że tutaj chyba, chyba trzeba powoli sobie wybijać z głowy jakiekolwiek, jakiekolwiek plany na zaatakowanie generalki, bo i Simon Yates, który tam jechał i tak walczył w tym, w tym Giro, skończył na trzecim miejscu i już teraz po cichu traci 11 minut, także jego może zobaczymy w górach w tego Tour de France. No i tak, no i tak wygląda ten etap, wiedzie na czas, mówię no, na pewno teraz w najlepszej pozycji Tadej Pogaczar, powoli, powoli otwiera się ta, ta, ta dziura między nim a resztą zawodników, no ale tur jest jeszcze długi, ponad dwa tygodnie, jeszcze jest dużo miejsc, gdzie może się Tadej Pogaczar przewrócić i chyba to jest największa nadzieja jego rywali. Jeżeli chodzi o jutrzejszy etap, etap szósty, stór do no Czy będzie to etap ciekawy? Miejmy nadzieję, że nie. Co mam na myśli? Mówiąc, miejmy nadzieję, że nie. No, jeżeli będzie ciekawy, to znaczy, że było dużo upadków, że były jakieś problemy na trasie, jakieś dramaty, a tego już nie chcemy. Tego już nam raczej wystarczy. Także etap sprinterski, etap, który ma 160 km. Z małym języczkiem, także będziemy patrzeć znowu na Tima Melira, na, na Jakobsena, na oczywiście matkę Cavendisha, na Sagana, czyli walka o zieloną koszulkę. Jutro także odparcie ostatnie 10 km i wszystko będzie jasne. To no z ciekawostek oczywiście zaczynamy w turno, czyli. Tam, gdzie normalnie w połowie października zawodnicy kończą em, wyścig pari tour, czyli ten klasyk sprinterów, który często z natury płaski, często kończy się sprintem. E, wyścig z długą historią, pierwsza edycja 1896 rok, a wygrywali w nim zawodnicy tacy jak Job Zetemelk, jak Francesco Moser, jak Herman van Springel, Rick van Looy. Sean Kelly, Adri van der Poel, czyli tutaj może jakieś wskazanie w 87 roku, może teraz czas na jego syna. Do tego oczywiście Erik Zabel, no bo jeżeli to był klasyk sprinterów, no to Erik Zabel musiał go wygrać to nie raz, a trzy razy. Do tego Andy Czmiel, Alessandro Petaki, no bo, jakby tutaj, jakby nie. Filip Gilbert, dwukrotnie. Oscar Freire, Greg Van Awedmat, Degenkolb, Gaviria Trentin, na ostatnią edycję, wygra w 2020 roku, Kasper Pedersen. No nie mamy też, nie mamy polskiego zwycięzcy Pali tour. no to może, może jutro ten etap, ale o czym ja mówię? Michał Kwiatkowski na, um, ma rolę bidonową Rafał Majka również, także tutaj nie oszukujmy się, nie będzie polskiego zwycięstwa w szóstym etapie wyścigu dookoła Francji. No i tak jak. No i co? Cóż mogę Wam więcej powiedzieć? No, yy, chyba było jak miało być, no. Czasówka, można było popatrzeć na ładne sprzęty, można było popatrzeć na dużo brzydkich pozycji, no, ale to dlatego, że yy, zawodowcy jakoś bardzo się na tej jedzie na czas nie skupiają. Widać tą różnicę między tymi, którzy na rewerze czasowym spędzają czas, jak Pogaczel, jak Kung, jak Asgen, yy, no i na tych, którzy rewerów czasowych nie lubią jak na przykład oczywiście Peter Sagan, który wygląda na tym rowerze jak polski master z 2010 roku. Także, wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane. Już Wasz poziom skumacenia wzrósł. Możecie teraz już pójść do znajomych i powiedzieć, wam, powiedzieć im, jak żyć, a ja powiem Wam, jak żyć jutro. Po tym miejmy nadzieję spokojnie spokojnym etapie. Au revoir! Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. No ja dobrze, już popuszczam.